Po raz kolejny powraca temat związany z ponownym uruchomieniem połączenia kolejowego do Bielawy. Przypomnijmy, że blisko dwa lata temu, jako pierwszy publicznie temat ten poruszył Patryk Hałaczkiewicz, który na tym pomyśle chciał wjechać prosto na fotel burmistrza Bielawy. Obecnie samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Turystycznym Gwingursowich, do którego należy również Bielawa, już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia, podpiszą porozumienie z kolejami dolnośląskimi. Porozumienie, które dotyczy głównie promocji górskich oraz integracji transportu kolejowego. W przekazach, które zaczynają krążyć w obiegu medialnym, niektórzy próbują już świętować przyjazdy pociągów na stację Bielawa oraz wyznaczać kolejne przystanki. Prawda jest zupełnie inna. Prawdopodobieństwo przywrócenia tej trasy jest bardzo niewielkie, a koszty niewyobrażalne. W tej chwili można o tym mówić jedynie hipotetycznie i na zasadzie chęci i dobrej intencji. Stowarzyszenie podpisuje deklarację w sprawie intencji nawiązania współpracy, w tym również wymieniany jest element e, pomysłu tak, na jakieś reaktywowanie, ale proszę pamiętać, że sprawy są zawsze właścicielskie, tak? trzeba rozmawiać z właścicielem e, sieci czyli y, torowiska. Trzeba rozmawiać z gminami na teren, przez teren, w których one przejeżdżają. Jak pan słusznie zauważył, zadanie szacowane jest na pewno w granicach kilkunastu milionów złotych i to tylko tak naprawdę zależeć może od woli, w mojej ocenie, samorządu województwa, który mógłby w ramach środków unijnych taką inwestycję wesprzeć. Żadna z gmin, ani tym bardziej stowarzyszenie, nie ma żadnych możliwości finansowych, aby reaktować tego typu y, obiekt. Na pewno y, pomysł aby otworzyć Góry Sowie w kierunku od kierunku Bielawy i od kierunku e, Zbiornika jest na pewno atrakcyjny no ale trzeba się zmierzyć z realiami my mówimy o intencji o tym że jeżeli się w ogóle o czymś rozmawia to być może coś z tego będzie często jesteśmy zaskakiwani na przykład informacjami że a gdzieś tam uruchomiono linię w kierunku na Oleśnicę tak na Oławę wydłuża się linię, zmienia się tu mówimy o e, ZIT Wałbrzyski mówi o restrukturyzacji i zrobieniu linii kolejowej po południowej stronie prawda nieczynnej linii e, w okolicy w obrzycha, Jugowej i tak dalej. Więc, no, y, pewne rzeczy ktoś kiedyś zapowiedział i próbuje dążyć do realizacji. My trzymamy kciuki, natomiast co z tego wyjdzie, to czas pokaże. Porozumienie z koleją dolnośląską z pewnością może wspomóc działania promocyjne całego naszego regionu, a szczególnie gursowich. Myślę, że to, co sobie założyliśmy, aby przykładowo w Dzierżyniowie jeśli powstanie centrum przesiadkowe wprowadzić określone kursy turystyczne, określonych godzinach połączonych z godziną przyjazdu pociągu i połączonych potem z przewozem, z powrotem, na przykład z przełęczy turystów, to jest to dobry kierunek. My o szczegółach technicznych rozmawialiśmy, ale rozmawiać będziemy jeszcze dalej. Wraz wtedy z dyrektorem handlowym kolei dolnośląskich, gdzie również mówiliśmy o biletach, które są biletami łączonymi, czyli turysta wsiadając w Wrocławiu nie będzie się martwił tym, że za chwilę ma kupić bilet na przykład zierzeniowy na przełęciu Goską czy Walimską, tylko byłoby to zintegrowane. To wszystko jest możliwe do zrobienia. Wymaga to niestety również wielu, wielu procedur, ale ważne jest, aby była ta intencja, tak, że chcemy w tym kierunku iść. Poza tym, koleje dolnośląskie zadeklarowały się, że wspólnie na tych trasach, o których rozmawiamy, gdzie jeżdżą te jednostki, będą promowały Góry Sowie poprzez zamieszczone tam odpowiednie zdjęcia, promujące najciekawsze atrakcje naszych gór, żeby nawet osoby przypadkowo jeżdżące tą koleją chciały, zainteresowały się i chciały przyjechać do naszych kur. Kolej dla bielawy, czyli inwestycja, której koszt może sięgnąć kilkunastu milionów złotych, jest jeszcze bardzo odległym zadaniem. Czy koleje dolnośląskie podejmą się tego wyzwania i zainwestują tak duże pieniądze? Tego jeszcze nikt nie wie, ale jedno można przewidzieć, że przy najbliższych wyborach samorządowych znowu będzie o tym głośno.